14 luty to dzień wypełniony miłością, upominkami, ale również słodkościami. Zobaczcie, jak słodko możecie zaskoczyć swoją drugą połówkę. Na początku rozpuszczam czekoladę w tak zwanej kąpieli wodnej lub w mikrofali. W międzyczasie dokładnie myję balony, zaraz się dowiecie po co. Po ich nadmuchaniu zanurzam je w rozpuszczonej czekoladzie i odstawiam do ostygnięcia na zwyczajne kubki. Teraz robię na pergaminie kleksy z czekolady i ustawiam na nich baloniki. Po zastygnięciu miseczki będą gotowe. Wystarczy przebić baloniki. Najlepiej jednak przed tym przykleić kawałek taśmy klejącej, żeby balon wypuszczał z siebie powoli powietrze. Miseczki możecie wypełnić w dowolny sposób. Ja stawiam na bitą śmietanę z posypką cukrową i truskawki w czekoladzie. Taki deser zaserwowany na walentynkowej randce może skutkować tylko jednym. Sami domyślcie się czym.